Witam kolegów hodowców, koleżanki, wszystkich sympatyków, którzy oglądają mój kanał na YouTube. Miałem dużo telefonów w związku z tym, co się dzieje z moimi młodymi. Kilku kolegów, aż się zaskoczyłem, dzwoniło mi z radą, co mam zrobić, co podać. W komentarzach zresztą też jest dużo tego typu rad. Ale też mnóstwo kolegów dzwoniło do mnie z pytaniem, co mają robić, bo też mają adeno, tych telefonów, że też mają adeno, albo u nich się zaczyna. Jest mnóstwo i w jaki sposób ja postępuję, co ja robię. No, mam mieszane uczucia trochę pokazując, co robię. Nie dlatego, że to jakaś tajemnica, ale dlatego, że no, ja robię to i ja odpowiadam za swoje gołębie i ja ponoszę konsekwencje. A ktoś może mnie naśladować, potem mu nie wyjdzie i będzie miał, że tak powiem, pretensje na przykład, że na jego gołębniku to nie poskutkowało, że stracił młode, że mu zdechły albo coś takiego, padły i że ma duże straty. No więc to taka trudna decyzja, ale hodowców dużo, dużo prosiło, żeby pokazać, jak postępuję z moimi młodymi, co im podaję i tak dalej, w jaki sposób z tym adeno postępuję. Więc ja w tym momencie, zanim zacznę mówić, co ja podaję i jak robię, to z góry mówię, żeby to nie jest do naśladowania, a żeby ktoś po prostu później nie miał pretensji, że u niego się nie sprawdziło. Ja odpowiadam za swoje gołąbki, ja będę ponosił konsekwencje mojego postępowania. Przykra sprawa właśnie z tymi młodymi, tak przed lotami, no ale cóż. Koledzy trenują, no a ja leczę. Więc w jaki sposób? Wiadomo, adeno, gołąbki tracą apetyt, nie chcą jeść, wymiotują, a chcemy, żeby jadły to, co ja zrobiłem. Tam koledzy też tak radzili, żeby je przegłodzić i tak dalej. No, zmniejszyłem porcję karmy do takiej ilości, żeby ją zjadały. Po prostu, żeby nie zostawało. To zmniejszyłem ilość karmy, żeby po prostu to, co mają, zjadały. Czyli można powiedzieć, że w jakimś sensie je przegłodziłem. Dodatkowo zwiększyłem higienę po prostu w tym celu, żeby wymiocin gołąbki nie zjadały i żeby się nie zarażały, bo one wymiotują, zjadają to następne i tak się w koło zamyka. Te zdrowsze zjadają, łapie je to dziadostwo. No i te, co się wyleczyły, znowu zjadają i to tak się ciągnie, ciągnie. Dlatego sprzątam pierwsze w celu, żeby nie zjadały tych wymiocin. A druga rzecz, sprzątam w celu jakby diagnozowania. No, kał jest u mnie taki mazisty, rozlany, zielony, jak tam pokazywałem. Rozlany, zielonkawy, mazisty, taki, taka maź. Także u mnie w ten sposób kał wygląda, plamy wody z takimi zielonymi jakimiś, no brzydki zielony, czuć nawet ten kał, że ten zapach jest niemiły. Niektóre mają, jak to wspominałem, wodę, siedzą takie nastroszone, bez chęci. Jedne są, tak jak na zdjęciu na początku filmu widać, no niestety obwalone tym kałem, nie wiem, czy leżą w tym, to się wszystko klei do nich, suche, no, łapło je solidnie. I co ja robię, żeby jakby je tutaj uratować i zregenerować? Jedną z rzeczy, które im podałem, to akurat wody teraz tu nie szykuję, ale powiem, co daję do wody. Do wody podaję adeno Wit. Nie mam tutaj opakowania. Mam przy wodzie. Może wstawię później zdjęcie. Adenowit to jest taki środek ziołowy, prebiotyk, żeby dobre bakterie się odżywiały.
i do tego podaję, też tu nie mam, ale podaję z elektrolit, znaczy to jest w ogóle elektrolity, a akurat daję z tego Stolisana, jest ten Forte elektrolit, Forte, ja Light daję elektrolit, ten słabszy, to są elektrolity po prostu do regeneracji, także to dostają do wody. Dostały też wodę z Coca-Colą, tak mi ktoś tam kiedyś czytałem, no wypróbowałem to. Dostały też wodę z Coca-Colą, żeby po prostu, no na ludzi to działa, na sprawy żołądkowe i tak dalej. No i to w jakiś sposób gdzieś tam czytałem też kiedyś na forach i w jakiejś publikacji, więc dostały, nie dostają tego cały czas, ale piły też wodę z Coca-Colą, a później dałem się im po prostu napić tego, a później też właśnie cały czas mają ten, cały czas w każdej wodzie mają ten elektrolit, znaczy to nie jest elektrolit, to jest tak, z firmy Ronfil jest beta-amin, to jest toliamin light, o toliamin, nazwy nie umiałem sobie jakoś przypomnieć, toliamin, uciekła mi, toliamin light z Tolisana daję im do wody i do tego daję, to się nazywa Avi, nie Avi, z Centrum Zdrowia Gołębia, jest taki ziołowy środek z fioletowymi po prostu takimi obrazkami i to podaje, to jest prebiotyk, tam z opisu wynika, na adenoziołowy środek. Także to jest, jeśli chodzi o wodę, to dostają, a jeśli chodzi o karmę, to tak, też żeby je wzmocnić, bo są osłabione, stosuję takie coś, jest to, jak przeczytam, dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia, białko po prostu łatwo, szybko przyswajalne, pełnowartościowe i to daje na karmę. To właśnie to daje im na karmę, ponieważ żeby się po prostu wzmocniły fizycznie, żeby one strasznie schudły i żeby po prostu je odbudować. Do tego dodatkowo daję sedohol, też właśnie sedohol też na karmę, także to sedohol dostają. Tutaj już wlałem sedohol. Na to daję sedohol oraz na to do tego daję Probak 1000, dlatego że to są probiotyki, elektrolity i probiotyki stabilizujące florę, jest tu po polsku, po leczeniu antybiotykami, po szczepieniach, po zawodach, także gdzieś tu jest, kupiłem ten, także daję to, glukoza też tu jest, o właśnie, o glukozę też chodzi, dostają też glukozę, żeby się właśnie wzmocniły, także w ten sposób tu ten probiotyk też tak samo, glukozę, żeby się, tam jest glukoza, elektrolity, żeby się nie odwodniły, bo właśnie to jest najważniejsza rzecz. No to jak mówię, tu to białko to jest dla niemowląt, taki specjalny preparat odżywczy, taki dla ludzi, więc po prostu to im daję. Komplet pod względem odżywczym, także to jest to.
Każdy groszek wymieszamy. Także w ten sposób to podaję. No i mam nadzieję, że w małych porcjach, takich właśnie, żeby zjadły. No to ma ich odciążyć wątrobę, dostarczyć energii, białko troszkę odbudować, probiotyki, wszystko lekko strawne. No i staram sobie, myślę, że się z tego wyprowadzą. Obserwuję właśnie, co też, jak to działa. No i to tyle z mojej metody. I codzienne sprzątanie, higiena, obserwacja. No i czekamy, co się będzie działo. Pozdrawiam. Jeszcze raz przypominam. Każdy odpowiada za swoje gołąbki, więc każdy wybiera to, jak postępuje i tutaj trzeba się porządnie zastanowić, co tym gołąbkom podać, jak komuś choroba występuje. Ja w ten sposób pokazuję, postępuję i to tutaj pokazałem, a każdy po prostu powinien zrobić i odpowiada za swoje decyzje. Pozdrawiam, dobry lot. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854.